i 8 dziesiątych. Widzieliśmy Jochena Danneberga, Niemca prowadzącego od kilku lat reprezentację Korei i jedyny Koreańczyk, Hyunki Kim, jedyny w tym konkursie i najdalszy jak na razie skok. No, Koreańczyk, który nie miał szans po tej odwołanej serii na awans do pierwszej trzydziestki, teraz taką szansę ma z pewnością, choć wszystko będzie zależało, rzecz prosta, od tego, jak będą skakali kolejni zawodnicy. Na razie wynik Koreańczyka 165,5 metra i Jochen Danneberg może z tego skoku być zadowolony. Być może da to Koreańczykowi miejsce.